Dziś na ekranie biletomatu przy ulicy Dąbrowskiego w Rzeszowie już bez pikantnych niespodzianek. Co na nim widać? W tej chwili? Że mam pieniążki wrzucić. Ale jeszcze kilka dni temu obraz na ekranie wprawiał w osłupienie. Zdjęcie biletomatu, a na nim scena z filmu pornograficznego wczoraj obiegło sieć. Internauci się śmieją, pasażerowie są zaskoczeni. No raczej takie błędy powinny zostać w każdy możliwy sposób blokowane, no żeby czegoś takiego nie było pokazywane, zwłaszcza jeżeli takich biletomatów mają używać małe dzieci, no bo to już jest przegięcie. No śmieszna sytuacja dosyć, no, co mogę powiedzieć, no, nie spodziewałbym się czegoś takiego na biletomacie. Scena z filmu w automacie z biletami zaskoczyła nie tylko pasażerów, ale też dyrekcję Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie. Powodów do śmiechu nie mają natomiast informatycy i pracownicy firmy, która instalowała system. Dziś rozpoczęła się kontrola wszystkich biletomatów. Specjaliści mają sprawdzić, w jaki sposób ktoś złamał zabezpieczenia i włamał się do systemu. Tym bardziej, że jak twierdzi Zarząd Transportu Miejskiego, system jest odpowiednio zabezpieczony. Nasz program jest najnowszym programem, jest w 100% zabezpieczony, co nie znaczy, że 100% to nie można przeczytać 99,9%, bo nie ma żadnego takiego systemu, który by był 100%, bylibyśmy pewni, że on jest, nie da się go złamać. Systemu idealnego nie ma, przyznaje Krzysztof Bąk, właściciel firmy informatycznej iTouchy Lab z Rzeszowa. Ale jak twierdzi, to nie pierwsze włamanie do systemu transportu miejskiego. Wcześniej ktoś włamał się i umieścił ulotkę wyborczą na tablicy informującej kierowców m.in. o korkach. I choć scena z filmu pornograficznego na ekranie automatu to najpewniej tylko głupi żart, pojawia się pytanie, czy hakerzy mogą dostać się do całego systemu i jakie byłyby tego konsekwencje. Najczarniejszy scenariusz to prawdopodobnie uzyskanie dostępu do świateł drogowych, bo one są również sterowane radiowo. Chociaż wydaje mi się, że może są lepiej zabezpieczone niż reszta systemu, ciężko mi powiedzieć. Kontrola biletomatów potrwa co najmniej do jutra. Znacznie więcej czasu zajmie ustalenie, kto włamał się do systemu. Odpowiedź może zaskakiwać, bo według specjalistów do biletomatów będących częścią wartego 400 milionów złotych rzeszowskiego inteligentnego systemu transportowego mógł włamać się właściwie każdy, kto choć trochę zna się na informatyce.